Nazywam się Asia Kowalska i chciałabym wam opowiedzieć o najważniejszej osobie w moim życiu i co ta osoba w moim życiu zrobiła. Ta osoba ma na imię Jezus. Domyślam się, że większość z was już to imię słyszała. Domyślam się, że większość z was od razu kojarzy to imię z Kościołem katolickim. Nie mam nic wspólnego z Kościołem katolickim. Jezus realnie odmienia moje życie każdego dnia. Jak byłam małym dzieckiem, w szkole byłam gnębiona. Kłóciłam się z rodzicami, biłam się z moją mamą. Jak miałam 15 lat, próbowałam popełnić samobójstwo. I wtedy Pan Bóg mnie uratował. Wziąłam tak dużo tabletek, że powinnam mieć przeszczep wątroby, powinnam tego potrzebować. Ale byłam zdrowa. Potem trafiłam do wspólnoty religijnej. Znalazłam sobie ludzi, z którymi fajnie mi było przebywać. Znalazłam sobie ludzi, z którymi czułam się dobrze. Znalazłam sobie ludzi, którzy sprawili, że nie chciałam już umrzeć. Aż wreszcie, pewnego dnia, kiedy przyjechałam tutaj do Warszawy na początku lutego tego roku, usłyszałam od brata w Chrystusie: nie znasz Jezusa. Byłam pewna, że Go znam. Przecież tyle modlitw odmówiłam w kościele katolickim. Tyle godzin na adoracji spędziłam. Przecież tyle rzeczy zrobiłam. A teraz poniżam to wszystko i wiem, że to wszystko było nic nie warte. Jeżeli myślisz, że uczynkami jesteś w stanie zasłużyć sobie na niebo, chcę cię uświadomić, że ktoś cię okłamał. Jeżeli myślisz, że modląc się do Maryi będziesz jakoś bliżej Boga, ktoś cię okłamał. Maryja, ta, do której się modlimy, Maria była kiedyś świętą kobietą, ale dzisiaj ta Maria, do której się modlimy, nie ma z nami nic wspólnego. Maria nie ma nic wspólnego z Bogiem. Ja poniżam wszystkie modlitwy do Marii w imieniu Jezusa. Ja poniżam Najświętszy Sakrament. I mówię wam, że to nie ma nic wspólnego z Bogiem. Ja poniżam modlitwy do wszystkich świętych i mówię wam, że to nie ma nic wspólnego z Bogiem. Ja odmówiłam bardzo wiele takich modlitw i dzisiaj mówię wam, że to nie ma nic wspólnego z Bogiem. Kiedy byłam w kościele katolickim, wydawało mi się, że coś wiem. Wydawało mi się, że mogę coś powiedzieć. Ponad 10 lat chodziłam regularnie na msze święte, z jakimiś małymi wyjątkami. A teraz poniżam to wszystko, bo to nie ma najmniejszego znaczenia. Kiedy przyjechałam tutaj do Warszawy i usłyszałam już od mojego brata, że nie znam Jezusa, postanowiłam zapytać taty, bo Bóg jest moim tatą. Tato, czy to jest prawda? Czy ja naprawdę nie znam Twojego Syna? I wtedy przez przypadek znalazłam kartkę ze swoim snem, spisanym rok wcześniej, a nie miałam zwyczaju spisywać snu. To był jedyny sen, jaki zapisałam. I z tego snu wynikało jednoznacznie, że ja nie znam Jezusa. To była odpowiedź dla mnie. I ja wtedy przeprosiłam Boga za to, że do tej pory żyłam bez Niego. I właśnie wtedy spotkałam Jezusa. Właśnie wtedy mogłam spotkać się z żywą osobą. Od tego czasu, od tego dnia wyrzucałam ze swojego życia religię. Musiałam poniżyć Jana Pawła II w swoim życiu, bo postawiłam go prawie w rangę Boga. Musiałam poniżyć Najświętszy Sakrament, bo myślałam, że to ma coś wspólnego z Bogiem. Ale to nie ma nic wspólnego z prawdziwym Bogiem. Bóg, którego znam dzisiaj, jest tylko i wyłącznie miłością. Bóg, którego znam dzisiaj, jest tylko i wyłącznie dobrocią. Jeżeli wydaje ci się, że będąc w kościele katolickim pójdziesz do nieba, ja mówię ci dzisiaj, że żyjesz w kłamstwie. Jeżeli myślisz, że dlatego, że jesteś dobrym człowiekiem, pójdziesz do nieba, żyjesz w kłamstwie. W Królestwie Bożym to nie ma najmniejszego znaczenia, czy jesteś w kościele katolickim, czy przepuściłeś babcię na siedzeniu, czy w ogóle zrobiłeś jakiś dobry uczynek. Liczy się tylko i wyłącznie to, czy oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, czy ustanowiłeś Go Panem i Zbawicielem w swoim życiu. Nic więcej nie ma znaczenia. Jeżeli nie zrobiłeś tego jeszcze w swoim życiu, a chcesz dokonać tego aktu, chcesz zamienić życie, chcesz zamienić śmierć na życie, chcesz zamienić przekleństwo na błogosławieństwo, jesteśmy tutaj dla ciebie. Podejdź, pomodlimy się razem. Jeżeli się wstydzisz, możesz równie dobrze zawołać w swoim domu. Bóg nie jest głuchy. Możesz zawołać do Boga. Mi religia zrobiła sieczkę z mózgu.
Myślałam, że te wszystkie rzeczy, które z Bogiem nie mają nic wspólnego, są ważne. Myślałam, że muszę chodzić na mszę świętą. Myślałam, że muszę się w ogóle spowiadać u księdza. A teraz wiem, że to wszystko jest gówno i to nie ma z Bogiem nic wspólnego. Jeżeli realnie chcesz spotkać Jezusa w swoim życiu, zawołaj szczerze dzisiaj do Niego. On nie jest głuchy, On na pewno Ci odpowie. Jeżeli tylko chcesz Go spotkać, masz na to dzisiaj szansę. Być może to jest jedyna okazja w Twoim życiu. Być może to jest jedyny czas, kiedy słyszysz Ewangelię. Być może to jest jedyny czas, kiedy usłyszałeś w swoim życiu imię Jezus. Ja teraz chcę wywyższyć to imię. Ja wywyższam imię Jezus na tym miejscu. Amen.